Moje doświadczenie z telewizorami skończyło się na takich pierwszych ciekłokrystalicznych telewizorach, które oferowały mocno przeciętną jakość, wiesz, smużenie, bardzo długie opóźnienia w sterowaniu grami czy czymkolwiek, kiepska jakość obrazu i stwierdziłem od tamtego czasu, nie, ja nie chcę mieć żadnego telewizora, ja zostaję przy monitorach, które mają dobry czas odświeżania i można na nich po prostu grać. I w moje ręce ostatnio wpadł Sony Bravia XR90J, który oferuje niesamowitą jakość obrazu 4K plus HDR10, który możemy sobie bardzo fajnie pokazać w różnych grach. Telewizor możecie sobie kupić w czterech rozmiarach: 75 cali, 55 cali, 65 cali i 50 cali. Także każdy może sobie dobrać telewizor do swojego pomieszczenia. Warto brać tutaj pod uwagę to, w jakiej odległości od telewizora siedzieć będziemy. Model, który ja ostatnio testuję, jest to wersja 65-calowa. Telewizor jest wyposażony w kognitywny procesor XR, który analizuje oraz wzbogaca obraz w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadał naszym zmysłom. Wspiera także Dolby Vision, technologia, która udostępnia Wam 12-bitowe odwzorowanie kolorów. Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, obraz będzie wyglądał tak, jakbyście patrzyli przez okno. 12-bitowa paleta kolorów sprawi, że nie będziecie widzieć czegoś w rodzaju schodków przy na przykład zachodzie słońca, gdy macie przed sobą materiał, który obsługuje Dolby Vision. Dolby Vision wspierają takie platformy jak BraviaCore oraz Netflix. Telewizor oczywiście doskonale współpracuje z konsolą PlayStation. Muszę powiedzieć jedną ciekawą rzecz, jeśli chodzi o pilota. Zwróćcie sobie uwagę na tego pilota. Wygląda on sobie tak, dosyć przeciętny pilot. Nic nadzwyczajnego, mamy przyciski skrótów do różnych aplikacji. Mamy oczywiście rozpoznawanie głosowe, bo w telewizorze mamy Google TV, do którego sobie zaraz przejdziemy. Ale właśnie, połączenie z konsolą PlayStation 5 jest ciekawe. Jak wiecie, nowe konsole, nowoczesne konsole mogą łączyć się z naszymi telewizorami poprzez HDMI. Oznacza to, że jeśli włączycie sobie konsolę, telewizor również się włączy, jeśli taką funkcję posiada. I wygląda to tak, że włączasz sobie telewizor pilotem, włączasz sobie konsolę pilotem i w konsoli możesz sobie sterować także pilotem. Możesz wybierać, możesz sobie przeglądać sklep, możesz sobie wybierać różne funkcje, a nawet uruchomić grę. No oczywiście grać na pilocie już się nie da, ale da się konsolą jak najbardziej sterować. Ciężko było przetestować wszystkie funkcje i ulepszenia obrazu, jakie ten telewizor posiada. Wszystko to zostało zawarte w tak zwanym Bravia XR. Znajdują się tam różne ulepszenia kontrastu, płynności ruchu. Natomiast mi bardzo podobało się to, w jaki sposób telewizor sam analizował obraz i w jaki sposób sam ten obraz ustawiał, więc wszystko zostawiłem na auto i powiem wam, że jakość obrazu była zawsze fajna, niezależnie od tego, jakie podświetlenie było w pomieszczeniu, dlatego że telewizor sam wykrywa to, jakie oświetlenie jest w pomieszczeniu. Jeśli wam do pomieszczenia wpada dużo światła zewnętrznego poprzez okno, czy tam mamy zapalone jakieś światła, no to telewizor się rozjaśnia. Jak jest ciemno w pomieszczeniu, telewizor się przyciemnia, co jest bardzo, bardzo fajne. Generalnie z dużymi ekranami, z dużymi matrycami jest pewien problem. Gdy chcemy obejrzeć sobie materiał w słabszej rozdzielczości, no niestety widzimy wtedy takie duże piksele, ten ruch nie wygląda płynnie. Tutaj mamy, dzięki temu procesorowi kognitywnemu, telewizor sam zwiększa rozdzielczość tego, co do telewizora wpada, czyli obrazu, czy to z gry, czy to z jakiegoś materiału wideo. No tutaj głównie chodzi nam o materiał jakiś wideo, jakiś starszy, na przykład coś z YouTube'a albo coś takiego. I ten materiał wygląda po prostu lepiej. Na przykład jeśli puścimy sobie materiał Full HD i odtworzymy go na tym telewizorze, to nie będziemy widzieli jakichś takich wielkich pikseli, nie będziemy widzieć jakichś takich niedoskonałości. No oczywiście nie będzie to prawdziwe 4K, ale na pewno nie będzie to wyglądać tak źle jak na telewizorach, które nie są wyposażone w skalowanie rozdzielczości wewnętrzne. Więc tutaj uśmiech w kierunku osób, które kupują na przykład tańszą opcję na Netflixie, dzięki której no, mamy po prostu niższą rozdzielczość.
Nie ma tutaj problemu, filmy można normalnie sobie oglądać i bardzo, bardzo, bardzo ładnie one wyglądają. A skoro już jesteśmy przy Netflixach i innych tego typu aplikacjach do oglądania filmów, muszę wam powiedzieć, że jestem zachwycony Google TV. Od dawna myślałem właśnie, żeby sobie kupić, sprawić telewizor wyposażony w Google TV i muszę wam powiedzieć, że to jest chyba jedyna racjonalna opcja, jaką możecie wybrać do swojego domu czy mieszkania, aby cieszyć się multimediami internetowymi. Powiem wam, że obsługa tego systemu jest bardzo prosta, intuicyjna. Jest on wszechstronny, jest masa do niego aplikacji, które możemy wykorzystać. Możemy go także rozszerzać o inne różne rzeczy. Na przykład na Google TV możecie sobie bez problemu zainstalować aplikację HBO Go, a na innych systemach, które są w różnych telewizorach, tej aplikacji po prostu nie ma. Nie możecie jej pobrać. Natomiast jeśli chodzi o Androida, bez problemu. No i jeśli chodzi o aplikacje, to nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem, czy oglądaliście kiedyś coś na Apple TV. Kojarzycie ten taki moment, kiedy wam zacinał się film, bo był w bardzo dużej jakości, w bardzo dużej rozdzielczości? Maksymalna jakość obrazu oferowana przez Apple TV, która generalnie jest już bardzo duża, to 40 megabitów na sekundę. Natomiast kupując telewizor Bravia, na przykład Bravia XR, X90J, będziecie mieli dostęp do Bravia Core, aplikacja, która służy do strumieniowego przesyłania wideo. Pośród innych aplikacji do strumieniowania wideo wyróżnia się tym, że macie aż 80 megabitów na sekundę strumieniowanego wideo. I wiecie co? Jakość obrazu filmów oglądanych w takiej rozdzielczości, na takim monitorze w 4K i jeszcze z różnymi rozszerzeniami dźwięku, jest to niesamowite. Naprawdę obraz wygląda mega, mega ostro, mega, mega ładnie. Bravia Core daje wam ogromną jakość i fantastyczną frajdę z oglądania. I zobaczenie jeszcze raz na przykład Blade Runnera czy jakiegoś innego nowoczesnego filmu, na przykład Spidermana w takiej rozdzielczości, takiej jakości. No mam wrażenie, że nawet w kinie, siedząc na ostatnim siedzeniu, nie widząc tych wszystkich niedoskonałości obrazu, nie jesteście w stanie uzyskać takiej jakości jak na tym telewizorze. Na tej platformie znajdują się oczywiście tylko i wyłącznie filmy, które wydało Sony. Wracając jeszcze do Google TV, to możecie sobie w bardzo łatwy sposób wyszukiwać dowolnych treści, czy nawet surfować po internecie. Wystarczy, że naciśniecie jeden przycisk w pilocie, a asystent Google'a od razu wyszuka dla was odpowiednie treści. Na przykład teraz zamiast sięgać po telefon i szukając jakiejś ciekawostki, biorę sobie pilota do ręki i na przykład zastanawiam się, jak zbudowany jest silnik w wyścigówce F1 i Google TV wyszukuje dla mnie albo odpowiednie materiały na YouTubie do obejrzenia, albo otwiera dla mnie przeglądarkę Google'a, żebym mógł sobie wybrać odpowiednie treści. O tym telewizorze wypowiedziałem się generalnie w samych superlatywach, bo mam taki kontrast obcowania ze starymi telewizorami z czymś takim nowym, co jest właściwie dla mnie nie telewizorem, tylko jedną taką ogromną taflą idealnego obrazu. Tutaj telewizor wykorzystuje przestrzenny dźwięk wielokanałowy, który sprawia, że dźwięk roznosi się po pomieszczeniu. Te głośniczki rozłożone są w różnych miejscach i podczas konfiguracji takiej pierwszej telewizor wykrywa sobie mniej więcej otoczenie, w którym się znajduje i wobec tego w różny sposób koryguje sobie dźwięk. Ja nie wiem, jaka technologia za tym stoi, ale jest to dość zaawansowany staw i wiecie co? Nie próbowałem nawet brać się za konfigurację tego
telewizor jest wyposażony w specjalny port HDMI, który obsługuje audio. To znaczy, każdy port HDMI możecie sobie wedle waszego uznania. Na przykład jeden port HDMI może być tylko do gier, drugi może być tylko do audio, a trzeci może być, nie wiem, do czego sobie innego zamarzycie. System audio jest fajny, ale mi osobiście brakuje tutaj jakiegoś takiego podbicia basowego. Czy to w grach, czy to w filmach, coś takiego by się przydało. No tutaj od telewizora nie mam co za dużo wymagać, no bo jest to tylko telewizor, jest to ekran. I generalnie dźwięk jest fajny, jest czysty przede wszystkim i nie piszczy, nie jakoś tam nie świerczy, jak to w tych takich tanich głośniczkach bywa. Tutaj naprawdę dźwięk jest bardzo, bardzo fajny, dokładny, precyzyjny. Jeśli chciałbym uzupełnić go o jakiś dodatkowy system audio, to chciałbym, żeby ten dźwięk z telewizora również był włączony w ten cały system. I taka jeszcze mała rzecz, drobna dosłownie, bo telewizor jest wyposażony oczywiście w moduł Wi-Fi. U mnie router znajduje się za 4 ścianami w odległości, tak w linii prostej, jakieś 5 metrów. I telewizor niestety tracił połączenie z Wi-Fi, więc musiałem sobie uzupełnić mój cały setup o dodatkowy router, który ma po prostu lepszą antenę. I dzięki temu dałem radę odbierać sygnał Wi-Fi, no po prostu bez żadnych przerw, bez żadnych problemów. To jest taki mój jedyny minus, który bym dał temu telewizorowi jak na tą chwilę, bo naprawdę jestem oczarowany. Ja strasznie ulegam takiemu pierwszemu wrażeniu jakiegokolwiek sprzętu, jaki sobie sprawię, i z tym telewizorem jest nie inaczej, też ulegam takiemu pierwszemu wrażeniu i naprawdę staram się znaleźć jakichś takich minusów kilka, żebyście nie myśleli, że jest to najlepszy sprzęt na świecie. Ale naprawdę jest mi ciężko znaleźć coś, co by ten telewizor stawiało jakąś półkę niżej od czegoś, co naprawdę kosztuje mega, mega dużo. I ja aż takim specjalistą od matryc i telewizorów nie jestem, dlatego nie chcę tutaj wchodzić w jakieś tam dokładne i precyzyjne ustawienia. Domyślam się też, że jeśli ktoś by przyłożył jakieś urządzenia do pomiaru obrazu, które skanowałyby te kolory, jakby input lag, odświeżanie i tak dalej, pewnie wykryłby więcej defektów tej matrycy. Natomiast ja wam mogę powiedzieć, że jako taki normalny odbiorca, który siada sobie z kobietą wieczorem i chcą sobie w coś pograć lub obejrzeć jakiś fantastyczny film, nie będziecie mieli naprawdę żalu do tej bestii, która zrobi wam z oczu dosłownie miód. Piękna sprawa, bardzo, bardzo fajny obraz i mogę wam tylko polecić.